No stał tutaj przecież pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej i nie ma. Ja mówię, żeby chociaż Polacy samych siebie szanowali, wiecie Państwo, bo tak tutaj są napady w tym parku. Kilka osób też zabili, zamordowali, no to więc nie wiem, jak do tego podejść. Już jak jesień wygląda, prawda? A lipiec się zbliża, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Było po angielsku, a teraz będzie po polsku. Albo odwrotnie, było po polsku, a teraz będzie po angielsku. Park Skaryszewski. No piękny jest ten park. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Uważajcie, żebyście tam w tym obrębie, gdzie jest ten były sracz, bareczek, kawiarenka, żebyście nie byli napadnięci, bo tutaj no żeśmy weszli, prawda? Tutaj, o tu właściwie ten pomnik stał. Na samym środku przyjaźni polsko-radzieckiej. Proszę Państwa. Przyjaźni polsko-radzieckiej. No. Dobrze jest kogoś kochać. Chociaż samego siebie. No bo jeżeli samego siebie nie toleruje, nie kocha, nie lubi, no to ludzi się nie będzie kochało.